Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Przemysław Szwag, jestem szefem kuchni Akademii Kuraszków. Z wiadomych względów nie możemy Państwa zaprosić do naszej restauracji, ani na teraz, gdzie słońce rozpieszcza, ale przygotowaliśmy dla Państwa jedno z naszych dań z karty, które możecie otworzyć, przygotować samodzielnie w warunkach domowych. Zapraszam. Dziś przyrządzimy wątróbkę drobiową w sosie śmietanowo-winnym z żółtkiem, mozzarellą, koperkiem, szalotką czy też bądź jabłkiem. To nie ta klasyczna wątróbka, którą przygotowują zazwyczaj w domu z cebulą i jabłkiem. To całkiem inny smak. Spróbujcie zrobić to sami w domu. A więc rozgrzewamy patelnię. Oliwa. Rączki wcześniej oczywiście zostały umyte. Rękawiczki. Wątróbka kurza, mąka pszenna i na rozgrzaną oliwę za sekundkę ląduje wątróbka. Wątróbka cieszyła się wielkim zainteresowaniem w naszej karcie, więc postanowiliśmy, że to będzie przepis, który Państwu zaprezentujemy. Państwo w domu można zrobić oczywiście to na swój sposób, inaczej z czymś, bez czegoś, tak jak lubicie. Usuwamy nadmiar mąki i wrzucamy na patelnię. Przepis na wątróbkę przedstawił mnie niegdyś Rafał Godziemski, którego serdecznie pozdrawiam. Jak każdy przerobiłem go delikatnie na swój sposób. Wątróbka już się smaży, a my pokroimy szalotkę. Należy uważać na wątróbkę, bo szczela. Okay. Kroimy cebulę. Może być to cebula czerwona, biała, taką jak lubicie, taką jaką macie w domu. Ja użyję szalotki. Jeszcze jedna. Szczela wątróbka. Okej, okay. Cebula posiekana. Przygotujemy koperek, który także posiekamy. Koperek do wątróbki. Tak, moi Państwo. Spróbujcie, jak to wszystko fajnie się łączy i smakuje. Ok, przywracam wątróbkę na drugą stronę. Wątróbka to świetny podrób, bogaty w żelazo i przede wszystkim my Polacy uwielbiamy podroby. Ok, zmniejszymy delikatnie temperaturę. Wszystko razem smażymy. Przygotuję sobie już jabłko, które pokroję w kostkę i dodam do naszej wątróbki. Ja to teraz kontroluję, aby nie przypaliła się. I teraz moment, w którym podlewam białym winem. Słuszną porcję wina odparuję. Świetnie. Jabłko możemy pokroić dowolną w kostkę, czy też bądź wykulkować. Ja pokroję je w kostkę i przygotuję sobie za chwilę talerz, na którym wydamy nasze danie. Ok, wino odparowało, teraz czas na śmietanę. Śmietanę, kremówkę, 30. Myślę, że najlepiej pasuje i spełnia tą swoją rolę
Następnie śmietana odparowuję, czyli redukuję się. Dodamy także słuszną porcję miodu. Proszę bardzo. Miód. Nie boimy się, miód świetnie tutaj pasuje. Pieprz. Talerz, na którym wydamy nasze danie, układam mozzarellę w plastrach. Możemy w domu to zrobić na patelni, czy też bądź pod salamandrę w piekarniku, gdzie zapiekamy ją. Na mozzarelli układam żółtko. Świetnie. I rozlało się. I wszystko to zapiekam. O, nasza wątróbka już świetnie odparowała. Dodaję teraz koperek. Jabłko. Już próbujemy, wygląda świetnie. Naprawdę smakowicie. Zrobimy dekorację słupki z jabłka, które będą świetnie pasowały. Mam już sól. Świetnie. Dzięki. I oto nasza wątróbka drobiowa. Jabłko kroję cienkie słupki. Wątróbkę nakładamy na talerz. Wygląda naprawdę smacznie. I też tak smakuje. Oczywiście Państwo w komentarzach mogą napisać, co dodali, co zmienili, czy smakowało. I ci, którzy nie mieli okazji spróbować tego dania w naszej karcie, którzy mieli okazję sami to stworzyć, spróbować, gdyż do tego będziemy mogli wrócić, wracamy z nową kartą. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, wątróbka cieszyła się dużym uznaniem naszych gości. Ok, kilka listków sztawiku do dekoracji. Groszek. Groszku. Proszę Państwa, smacznego. Próbujcie, gotujcie w domu. Dajcie nam znać, jak smakuje. Umieszczajcie zdjęcia w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce.